Witam Was, moi drodzy, bardzo, bardzo cieplutko w grze Planet Crafter oczywiście, bo ostatnio ciągle tylko w to gram. Dodatek Humble, Planeta Humble. No i co, jedziemy dalej z całą tą zabawą, bo bardzo mi się gra podoba, wciąga strasznie. Przed momentem otrzymałem, udało mi się odblokować rakietę, roślinną, która daje 1200, o właśnie, 1250. Ale nie mogę tak naprawdę jej zrobić, ponieważ potrzebuję kory drzewa. A żeby zrobić korę drzewa, potrzebna jest biokopuła 2, która wytwarza korę drzewa, no, korę drzewno i właśnie ją przed momentem osiągnęliśmy, bo wystrzeliłem rakietę na ciepło, więc troszeczkę przyspieszyło to. Więc mamy teraz biokopułę 2, którą chyba tamtą starą, wydaje mi się, rozwalimy. Tą biokopułę. Stoi 135 zawsze tlenu, nie? To możemy zostawić ją. A tu mamy 1450. No to może jednak możemy ją usunąć i zrobić lepszą biokopułę. Dwa nawozy, próbki bakterii i siarka. Czy ja mogę zrobić próbki bakterii już? Glony, woda. O, mam jeden glon. A, dobra, ale wiecie co? Rozłożyłem stare wytwarzanie glonów i dałem drugiej kategorii, więc mamy te lepsze teraz. Więc możemy zebrać sobie chyba większą ilość glonów. Tak mi się wydaje. Zobaczmy. Oje, tak, zobaczcie, ile tych glonów teraz mamy. 3, 4, nie potrzebuję tak dużo, widzicie. O, ja cię ile? A ja mam dwie aż takie, mam tutaj, bo to daje dużo ciepła, dużo też tlenu. I mam drugą właśnie w tamtej kałuży. Kurczę, gdzie to jest wejście do góry teraz? Ach, tam, tu albo tu, dobra. To słuchajcie, mamy glony, mamy wodę, zrobimy dwie próbki bakterii, zrobimy biokopułę. To możemy rozwalić i może postawić sobie nową. Żeby to tak nie stało, to nawet możemy postawić sobie na jakimś fundamencie albo coś. No zobaczymy. O, zobaczcie, zrobiłem pomiędzy odcinkami jeszcze gablotkę, gdzie wytworzyłem, postawiłem moje dwie figurki. Czy coś się zmieniło więcej? No i więcej szafek. Tutaj mam szafkę na żelazo, dodatkowe nadto, bo to coraz więcej tego. Tutaj siareczka, kobalt, tutaj mamy materiały wybuchowe. Nie wiem, czy już wam pokazywałem, czy nie, bo ja po prostu jestem. O, tutaj nie zapisałem nawet, że tym wybuchowe proszki. Ile glonów, zobaczcie. Wałka, super. Dobra, potrzebujemy 3, 6. Bo my potrzebujemy zrobić dwie próbki bakterii, tak? I 6 wody. No i teraz ta woda dopiero zacznie nam być potrzebna mocno. Dobra. I dwie próbki bakterii. Nawozy teraz. Dwie próbki bakterii, dwa nawozy. A nawozy to glony. Sześć glonów znowu. Wow. Sześć glonów. Dwie siarki, cztery bakłażany. Dwie siarki. O kurka, ten bakłażan teraz to będzie taki potrzebny. Cztery bakłażany. Dobra. Możemy zrobić dwa nawozy. Dobra. I do tego potrzebne jest jeszcze siarka i nadstop. Jedną siarkę jeszcze będziemy mieli, nawet dwie, ale dobra, mamy jedną. Nadstop właściwie był tutaj. Dobrze. A właściwie jak tamtą zburzymy. Chociaż to jest zawsze 300, nie wiem, to jest 1000, to jest 100. Bo ja więcej nie wsadzę nowych. Dobra, tam. Idziemy nową. Biokopułę. Uuu, się nie zmieści. 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 Zmieściła się. Jakby później jeszcze może jakoś później
transportujemy ją gdzie indziej. To jest to. A gdzie jest bry kopuła? Tu. I się kora będzie robić. Ślicznie. No brawo. Drzewo. No pięknie. I teraz będziemy mieli korę. Pięknie, cudnie, wspaniale. Dobra, to te wszystkie inne rzeczy będę musiał poukładać. Chcę zobaczyć monitor, jak wygląda. Czy on szaleje? Nie. Wcale nie, myślałem, że tlen zacznie szaleć. Ale nie. Ale słuchajcie, za 54 MTI, a to ładnie rośnie powolutku, będziemy mieli kolektor wody jeziornej. Będziemy mogli pobierać wodę, pić wodę z jeziora. Cudnie. To za to biomasa leci. Zobaczcie, jak pięknie leci. To 500 w mgnieniu oka będzie rozsiewacz kwiatów. A później będziemy mieli, zobaczcie, 4 kilo, a później 35 ton. To trzeba będzie poczekać. Tutaj będzie skok. Tu będzie trzeba dużo, dużo poczekać. Ale dobrze, słuchajcie, nie no, w mgnieniu oka. Te 250, to szybko pójdzie. W tym odcinku może nawet jeszcze. Zobaczymy. No dobra, to co teraz? Teraz czekamy na tą korę, ale w międzyczasie sobie w takim razie poukładam. Czy ja mam na to pełen? Nie, tutaj dwa zmieszczę. Dwie sztuki. Nie to. Tytanu sobie wrzucę tutaj. Na kobalt niestety nie mam miejsca. Na roślinkę na jedną mam. Nadstop już nie mam. Dobra, aluminium, nadstop i... Piesu się normalnie. Dobra. Aluminium. Ładnie poukładać. Żelazo, nadstop jeden tu. W kobalt też już pełen jest? Też jest pełen. O kurka. To wiecie co? Żeby nie było nadmiaru kobaltu, zrobimy sobie o butelkę tlenową. I ją sobie wsadzimy tutaj. Butelkę mam. O, pięknie. Zadowolony jestem. Ile mamy rzeczy? Nic nie mam. Czyż wszystko już przerobiło się? O, się przerobiło. A to tutaj będzie pewnie pełno. Pełno może nie, ale dużo. Dobra. To teraz zobaczmy, czy my tutaj już... O, uranin cały. Teraz mógłbym aluminium, bo mógłbym popracować nad aluminium, wkładając boksyt, ale na razie zostawmy to. Mnie bardziej teraz interesuje kora, żeby się zrobiła. Bo... O, jeszcze się nie zrobiła. No jak to długo będzie trwało? No dobra, słuchajcie, ja poczekam sobie spokojnie. Aż ta kora mi się pojawi. Zobaczcie, zaraz będzie 50, za moment. Normalnie za moment. Będziemy mieli kolektor wody jeziornej. Tutaj 41, to trochę trzeba jeszcze poczekać. No spokojnie, dobra, słuchajcie, ja sobie poczekam na tą... 500 też będzie szybko. Na tą korę i widzimy się za momencik. I zobaczcie, moi kochani. Cyk. Jeziora jest gotowe, powstaje mech. Kolektor wody jeziornej. Spójrzcie, pojawiło się jezioro tutaj. Czyli pięknie, cały teren tamten jest, wow, i jest jeszcze rzeka, subcio, i tam będzie woda chyba też. Dobra, ej, fajnie, fajnie, ale dobra, chcemy sobie zaraz zobaczyć, jak ten kolektor wody jeziornej. Kolektor wody jeziornej, 3 bryłki plastiku, magnes, aluminium, nadstop. Bryłki plastiku, o Boże. Czy to będzie? To będzie, moi drodzy. Co? Grzyby. 6 grzybów, krzem. 6 krzem, 6 grzybów, 3 krzemy, 3 wody. 6 grzybów. Czy ja mam 6 grzybów? Nie będę miał. Mam 3. Oro. Tutaj stawiłem. Muszę więcej warzywników porobić w takim razie. Pierony. Dobra, czyli mam nad czym pracować teraz. Kolejny warzywnik, aluminium, butelka. Bo przed chwilą postawiłem kolejny warzywnik, gdzie sobie fasolkę zasadziłem. Ale sobie myślę, teraz te grzyby znowu będzie trzeba i ja cię nie mogę. Aluminium, żelazo. O rany. Aluminium. Żelazo. I woda, tak? Tylko, że ja już nie mam energii. I woda. Czy ja będę mógł zrobić sobie... No tutaj jeszcze jeden wstawię, ale czy mi energia wystarczy? Jeszcze tak. Tutaj grzybek pójdzie.
Okej. Mógłbym jeszcze tutaj jakiś wcisnąć, albo tu. No nie myślałem, że aż tak dużo będę tego wszystkiego potrzebował. Albo tutaj jeden mogę wcisnąć jeszcze. Dam radę? Uuu, nie da rady. Będzie wystawał. Tutaj też nie da rady, a tu? Też chyba, żebym przesunął trochę. Czekajcie, może to przesunę. I zbuduję sobie go bliżej tu. No dobra, czyli ewentualnie tu. A zmieszczę warzywnik. Zmieszczę jeszcze jeden. I tak myślałem, że prąd siądzie. Tak myślałem. Ale spoko. Pręt wybuchu. Nie no, damy radę. Damy radę jeszcze jeden postawić. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Chyba. Ale nie uruchomię go, ponieważ chyba jak prąd nie działa, to nie mogę uruchomić, prawda? Czy mogę zrobić? Mogę zrobić. Git. To jeszcze tylko proszek wybuchowy. Nadstop. Nadstop. Woda. Proszek wybuchowy. Jest. Mam wszystko? Mam. A, jeszcze dwie wody. Czyli trzy wody chcę. Jeszcze dwie i spoko. I lecimy postawić kolejny. O, tutaj reaktor. No i brawo. Już jest. No i teraz warzywnik już jest też. Gdzie możemy kolejnego grzyba wrzucić? Cyk, niech rośnie. No i proszę, poczekamy, aż się urosną. Będziemy mieli kolejne grzybki. To już jest? Jeszcze nie. 84. Będziemy mieli grzybki. Będziemy mogli zrobić bryłki plastiku, magnes, aluminium i będziemy mieli kolektor wody z jeziora. A zobaczmy, czy się zrobiła już kora. Jedna jest. A co to znaczy? Że robimy silnik. I rakietę roślinną. Nawóz, silnik. Wow, nawóz i silnik. No, z silnikiem może być zawsze problem. Z nawozem może być lekki problem. Może nie za bardzo. Trzy glony. Siarka, ostatnia i co tam było jeszcze? I dwa bakłażany. Uhuhu. Dobra. To mamy teraz nawóz, tak? Dobrze mówię? Tak, mamy nawóz. Mamy nawóz, mamy to. Teraz silnik musimy zrobić. Dwa nadstopy. Chyba chcieli. I no mogę sobie przypinać faktycznie, zawsze zapominam o tym. Silnik. A silnik to jest nadstop, uran i pręt irydowy. Ale jest problem, bo irydu nie mam. O, właśnie. Nie mam uraninitu też, żeby rozłożyć. Więc to trzeba zrobić w takim razie albo wyprawę po iryd, albo po uraninit. Poczekać. Chyba będzie szybciej po uraninit. I będziecie mówić do mnie, że ja biegam z pełnym plecakiem, dlatego też zostawiam to. Jedynie co się napije. I słuchajcie, ruszam po uraninit i widzimy się za moment. Słuchajcie, wróciłem z uraninitem, już tam wsadziłem go do kruszarki. Teraz zrobię sobie bryłkę, chciałem tak, jedną. Czy mogę jeszcze jedną? Mogę jeszcze jedną. Mam już dwie bryłki. Trzecią muszę poczekać na kolejne glony. Nie na glony, tylko na grzyby. Nawóz już mam. Czyli teraz tak, co my chcieliśmy robić? Aha, rakietę, tak? To silnik? Nie.
Boże, ja już sam nie wiem, co ja chciałem robić. Pręt uranowy. O Jezu, co ja chciałem robić? Rakietę? Ale rakieta wymagała ode mnie czego? Bryłki, tak? Trzy bryłek. Nie. Kora, nawóz, nasiona lirma. Ej, to dlaczego ja te bryłki zbierałem? Boże, nie pamiętam, po co mi te bryłki były. Zaraz, zaraz. A, już wiem, kolektor wody jeziornej. Jeszcze jedna bryłka. Dobra, tu mamy rakietę. Teraz tylko silnik, więc poczekam chwilę, aż pojawi się iryd. Bo na razie pewnie nic nie będzie jeszcze. Mam tylko dwie sztuki na razie irydu. Niech się porobi ten iryd. Mamy jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Czyli będziemy mieli na pewno jedną napałkę irydową. Jak się to wszystko przerobi. Ale to trochę czasu potrwa, no ale dobra, mamy czas. To zróbmy sobie w takim razie jeszcze... to poczekamy. Wystrzelmy tą rakietę, czyli... A nie, bo nie mogę, bo silnik. Bryłkę, a to jest... A, bryłki też nie mogę zrobić, ponieważ nie mam jeszcze grzyba. Jeszcze dwa grzybki muszą się zrobić. To 57% dopiero. Dobra, wiecie co? Okej, okay, okej, okay, fair enough, że tak powiem. Mamy tak, wodę mam, tlen w razie czego mam, jedzenie mam. Ruszam po iryd na tamten biom. Tędy lepiej czy tamten? Szkoda, że nie mam teleportera, no. Idę po iryd, widzimy się za moment. Słuchajcie, znalazłem w ogóle taką jakby geodę otwartą na tamtym biomie i od razu dało mi kilka irydów i pręt irydowy. Pręt irydowy tam był, więc jest subcio. Możemy zrobić w takim razie silnik, dwa urany i nadstop, więc jeden nadstop. To miałem przygotowane wszystko, ale dobra. Chociaż to jest na co innego. Nie, na to miałem przygotowane. Nadstop. Weź wszystko, co tam masz tutaj i to. Na razie. Jedzenie tylko zostaw to i to. Ułóż sobie, a reszta się przyda. Czy ja mogę zrobić już silnik? Dwa urany. Dwa urany. I... Ups. I robimy silniczek. I teraz mogę wystrzelić rakietę. Ups. Pod schodami się skryłem. Na tlen. Jeszcze jeden nadstop. Uff. Nie tu. Słuchajcie. Nasiono lirma jeszcze. O Boże. Teraz? Czy teraz mogę? Mogę. Będzie zielona poświata, tak jak kiedyś to było? I pyłki zielone są. Zaczyna się. Świetnie. Świetnie. U, jest zielono. Pięknie. Jak wygląda sprawa? Z tlenem. Z biomasą pewnie poleci. Biomasa szaleje. 500 to będzie raz, dwa. Biomasa szaleje, moi drodzy. Bardzo ładnie. Wiadomość otrzymano. Automatyczna wiadomość wysłana do mieszkańców Humble. Decyzją Galaktycznego Trybunału Akredytacyjnego przyznanie własności planety przejdzie pierwszej korporacji, która całkowicie ją terraformuje i tchnie w nią życie. Ta decyzja jest nieodwołalna i podejmowana jest zgodnie z statutem Galaktycznego Trybunału Akredytacyjnego podpisanym przez wszystkie większe korporacje galaktyczne. Okej. Okay. Spoko loko, się nie będę kłócił, nie? Czy już? Jeszcze nie. Czyli jeszcze grzybki, jeszcze trochę. I będziemy mogli zrobić bryłkę,
A następnie, moi kochani, co? A następnie kolektor wody z jeziora. Jeszcze jedna bryłka, magnes, aluminium, nadstop. Magnes, aluminium i nadstop. Schemat, fundament, nachylenie, ok. No to mi raczej mało potrzebne, ale nadstop, magnes. I teraz czekamy tylko na grzyby, które niedługo będą gotowe i będziemy mogli zrobić sobie bryłkę i następnie kolektor wody z jeziora. Widzimy się za moment. Już za moment, moi drodzy, będziemy mieli rozsiewacz kwiatów P2. Dosłownie, zobaczcie, jak to pięknie ta biomasa leci. Więc za momencik rozsiewacz kwiatów i wtedy możemy znowu zająć się jeszcze bardziej tą terraformacją. O właśnie, rozsiewacz kwiatów. Co tutaj mamy? Może sobie weźmy... Właściwie to bym potrzebował. Czy ja mam miejsce na to? Chyba też jeszcze mam miejsce na uran. Normalnie teraz mam te skrzynki po prostu mega zapełnione. O, tutaj sobie miejsce na to zrobiliśmy, na uran. No, jeszcze jest. Ja mogę też robić z tego pręta, a później recyklować je na przykład na uran, jak będę potrzebował, czy tam na... Ale dobra, czekamy cały czas na te grzybki. Ile procent już mam? 88, czyli jeszcze troszkę. Dobra, zobaczmy. Widzicie, teraz miałem ochotę zrobić filtr, nie filtr wody, tylko kolektor wody jeziornej. Jeszcze jedna bryłka mi brakuje, ale już się pojawiło, widzieliście przed momentem rozsiewacz kwiatów P2, co też wypadałoby zrobić, bo to jest naprawdę różnica 161 tutaj, a to jest 325. Ale, moi drodzy, ja mam mało chyba energii. Czy ja zrobiłem dodatkowy, czy nie? Teraz nie pamiętam. Zobaczmy, jak tą energią stoimy. A nie, 300, czyli zrobiłem ten dodatkowy jeszcze jeden. Dobra, spoko, no to co? To teraz tylko grzybki. Jeszcze chwila. I przygotuję się w takim razie na rozsiewacz kwiatów P2 może też, czyli dwie butelki wody, dwa nadstopy. Dwie butelki wody. O, wody by brakuje już. Dwa nadstopy. I co tam jeszcze było potrzebne? I dwa nawozy. Glony się kłaniają w takim razie. Bo nawozy to są glon... Uhuhu, bakłażan, siarka. Ujejajeja, nie mam tego. Odłóżmy w takim razie, na razie, na bok ten nadstop. I te wody. Weźmy może wodę z kolektora, która już się na pewno zrobiła. Tak. Bo teraz tej wody bardzo dużo nam potrzeba co chwilę. Okropne ilości i to ile są teraz. Może trzeba będzie zrobić kolejny kolektor wody może, albo kolejny... No już, kurczę. Ile? 90%, a tu 100%. Mamy grzybek, jeszcze jeden grzybek brakuje nam. Fasolka. To jeszcze nie jest gotowe, nie. Nie i nie. Dobrze, to jeszcze tylko czekam na tego grzybka, który będzie dosłownie już niedługo. Fasolkę zostały, dwa bakłażany ostatnie. O rany, ale to leci. Wow. Wow. Takie ilości, że ho, ho. No i też glony. Czy ja mam jakieś glony? Czy ja mam glony? O, jeden tylko. Dobra, słuchajcie, lecimy po glony. W tym czasie się zrobi pewnie grzybek. Ekstra. Trochę ich powinno tutaj być. O, właśnie. Dobrze. Ładne ilości. Super. I pewnie teraz za chwilę się grzybek urośnie, będziemy mogli zrobić bryłkę, filtr wody z jeziora. O rany, ile rzeczy fajnych się trzeba robić, tak? Ja to lubię. Rzućmy te glony tutaj.
Ładna ilość, to mi się podoba. Jak tam grzybek? Ty jeszcze nie, ale ten już jest gotowy, dobra. Czyli możemy zrobić, moi kochani, bryłkę kolejną. To jest tak, butelka wody i krzem. Butelka wody i krzem. Ekstra. Kolejna bryłka. Dobra. Teraz kolektor wody z jeziora, tak? Mamy wszystko. Czyli co? Ja muszę to umieścić tutaj też? Nie pamiętam, czy on do wody to trzeba umieścić, czy... Ten kolektor wody z jeziora, czy co? Bo filtr to jest, żeby pić, nie? A to? Chyba tak. I co? A ile będzie produkować mi wodę stąd? Ej, subciu. Będzie większa ilość wody. Super, bardzo fajnie, bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Dobra. Bardzo dobrze. To teraz musimy się skupić na tym. Nawozy. Czyli potrzeba więcej siarki. I... Czego jeszcze? Do nawozu potrzeba nam? Bakłażana. Bakłażana mam tylko dwa. Potrzebujemy dwa nawozy, czyli dwa kolejne bakłażany jeszcze trzeba zrobić. One rosną, prawda? Chyba. Tutaj rośnie jeden bakłażan. Tylko jeden rośnie. O kurczę, brakuje. Tego nie potrzebujemy na razie. Bo wsadzę nowego bakłażana zamiast, ale nie, bo nie mam żadnej. Chociaż jedną dynię powinienem. Ale do czego te dynie się robi? Przecież one w ogóle się nie używa do niczego ich. Bo grzyby mi są potrzebne, to już wiemy. Ale bakłażany też mi są potrzebne. Mam trzy... kurczę. Więcej tych muszę zrobić w takim razie. Warzywników. Aluminium, żelazo i butelka z wodą. Ale gdzie go umieścić? Ja już nie mam miejsca. Chyba na górze, na piętrze. Albo po prostu wywalić jednego grzyba już teraz. Bo tych grzybów to już mam za dużo chyba. No, dwa powinny być, się robi co chwilę. Ale wszystkiego powinno być po dwa, oprócz dyni. Więc może faktycznie jednego grzyba wyeliminujemy i zostawimy bakłażany. Dobrze, ale to musi najpierw urosnąć. To teraz wiecie co, zanim to urośnie, to ja skoczę po siarkę i wracam z siarką. To wtedy już będą grzyby. Jeszcze nie, bo bakłażan będzie gotowy. Właściwie, wiecie co, może ja poczekam. Poczekam chwilę na tego bakłażana, żeby nowego sadzić. Wtedy pójdę po siarkę i widzimy się, jak będę gotowy do zrobienia nawozu. Zbieram sobie siarkę i zobaczcie, mam... znalazłem jakiegoś drona z chipem. Także jest git. Czy jest jakiś mail? Zaraz będzie, kurczę. Nie ma. Co tutaj mamy? O, jest coś ciekawego. No same ciekawe rzeczy, ale ja się boję, że ja za chwilę stracę tlen. Aktywator mnożnika ciśnienia, to wezmę. Resztę na razie zostawię. Będę później zbierał. Co to jest, zielona skrzynka? Kolejna zielona skrzynka? Czy zwykła? Chyba zwykła. Dobra, słuchajcie, wracam. Bo zaraz tlenu mi zabraknie, a ja nie mam czym oddychać. Nie, ja chyba mam ze sobą kapsułę tlenową. A, dobra, ale mam i tak pełno. Moi drodzy, pełno, pełno, pełno siarki, więc mi wystarczy. Dobra. I git, i wracam do domu. Siarki mamy pełno, więc możemy... Może grzybek już urósł i możemy zrobić wtedy rozsiewacz kwiatów P2. Niektóre tereny musiałbym bardziej jeszcze... Widzicie, tak jak na przykład na tym siarczanym biomie, tam rzadko bywam. Musiałbym zobaczyć, pochodzić tam, bo może faktycznie tam są ciekawe rzeczy, których jeszcze nie zbadałem, nie znalazłem. Dobra, czy bakłażan... Miałem bakłażan zobaczyć, ale dobra, niech się... 30 już?
Procent? Żyb? Ale dobra, mam pełen ekwipunek. Więc to schowam. Mamy żyba. Jest git. To teraz trzeba tą siarkę odstawić. I zobaczmy chip jeszcze. Satelita GPS P4. Okej. Siarka. Siarka była tu. Wow. Zobaczcie, jaka piękna ilość siarki. Dobra. Teraz tak, inne. Możemy to wsadzić. Mamy aktywator mnożnika ciśnienia, aktywator mnożnika tlenu. Nie pamiętam do czego to się... A, do optymalizatora. Optymalizator chyba niedługo mi skoczy, coś mi się wydaje. Bo jak patrzałem na schematy, to jest z 70. Ale zobacz, ja mam bardzo blisko, jestem 70 już. Ten moment optymalizator mi skoczy. Genialnie, moi drodzy. Genialnie. A, jeszcze jeden grzybek mi potrzebny. 60% tylko. 65%. O, ale trzeba jeszcze poczekać na tego grzybka. Myślałem, że miałem jeszcze jednego grzybka schowanego, ale nie, najwidoczniej nie. No to bakłażan trzeba zrobić kolejny. Nie, ja miałem dwa nawozy zrobić, a nawozy się robi z bakłażana. Ani grzybek już nie potrzebny, bo bryłkę zrobiłem. Czyli tutaj jakbym zamienił to na bakłażana, to byłoby lepiej. Okej. To ciebie zamieniam na bakłażana. Niech sobie bakłażan rośnie. 36 i 30. Dobrze. Grzybka na razie nie potrzebujemy. Potrzebujemy bakłażany. Jeszcze jeden tylko. To mogę odłożyć. Wow. Dobrze. Iryt, pałka, cyk. Ekstra. Tu mam uranu dużo. Można na pałki przerobić, jakby nie trzeba. Teraz tylko nawozy potrzebne mi. Siarka. Siarka. Dwa bakłażany. Co jeszcze do nawozu potrzeba? I trzy glony. Czyli jeden nawóz już mamy. Teraz jeszcze jeden tylko nawóz trzeba zrobić. Trzy glony. Siarka. I czekamy na ostatniego bakłażana, który za jakiś czas się pojawi. Okej. To ja będę cierpliwie czekał, ale czekajcie, może nie. Bo zaraz optymalizator za chwilę zrobi. Więc nie ma sensu. Na razie odłożę te rzeczy na nawóz tutaj. Poczekamy na tego jednego bakłażana, a w międzyczasie, jak zajdzie, zanim się optymalizator zrobi, weźmy sobie, ciągnijmy. Wow. Wow. Ile tego jest? Może to najpierw. I to. Nadstop. Co ja mam z nim robić? A to przeleciało wszystko już, dobra. Nadstop potrzebny mi będzie za chwilę, dobra. O, optymalizator jest. No i pięknie. Jest pięknie. Teraz dołóżmy tylko sobie ten uran. Tylko później przerabię na pałki, nie bójcie się. Bo będziecie mi pisać, że o, zamiast trzymać pełną skrzynkę, rób sobie pałki. Dobra, optymalizator. Ja to mogę zrobić. Nawet teraz mogę to zrobić. Wow. Pałki. Uranowe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Za dużo wziąłem. Nie wiem, wezmę więcej, bo zrobię dwie pałki. I tak czekamy na... A jedno jeszcze brakuje. Dobra, bo zrobimy sobie dwa optymalizatory. Ciśnienia i powietrza, i tlenu. Bo mamy dwie takie aktywne mnożniki, nie? Dobra. Świetnie, co jeszcze potrzebne jest? Wybuchowe proszki. Dwa żelaza i kobalt. Dwa żelaza. Raz, dwa. Raz, dwa. Kobalt jeden. Czyli potrzebujemy dwa. Raz i dwa. I wybuchowe proszki. Raz, dwa. Raz i jeszcze
Jeden wybuchowy proszek mi potrzebny. To jest potrzebne. Dwie siarki i ryc spokojnie mogę zrobić. Dobra. Mamy dwie wybuchowe proszki. Możemy zrobić dwa optymalizatory. I to się chyba ładuje to, prawda? Tlenu i ciśnienia do nich, do tych optymalizatorów. A więc optymalizator przy korze. Bo tutaj nie można wstawić optymalizatora, z tego co się orientuję. Nie, ale można wstawić go na zewnątrz, czyli on będzie do tego chyba się odnosił, tak? Tutaj bym go postawił. O kurczę, ale on nie... Czy on... Ja bym chciał, żeby on mi to zaliczył. Zaraz, zaraz, zaraz. Czy on... A jak on zaliczy mi... Bo ja chciałem, żeby on mi zaliczył to. O rany, to musi być na ziemi? Bo się nie podświetla na zielono. No i co? To jest mnożnik tlenu. Razy 500. I co to leci? Tak. To będzie zaliczać. Świetnie. To chyba dobrze w takim razie, nie? Zobaczymy, czy on zalicza mi... Tak, to on mi zalicza to. Tego chyba mi nie zalicza, prawda? Bo tam to też daje powietrze, to laboratorium, czy nie? Chyba nie. Okej. Woda, już idę. Już idę. Dobra, to jeszcze jeden optymalizator ciśnienia. Co daje dużo ciśnienia mi? Ekstraktor rudy, 15. Bo ja, słuchajcie moi drodzy, zrobiłem ekstraktor rudy, jeszcze jeden... Na biomie, jeden na biomie magmowym, lawowym, ale to on i tak wydobywa tytan. Jeden kołomie. Co daje jeszcze ciśnienie? Najwięcej ciśnienia daje... Chyba to, nie? Czy to? 13. To daje 15. Czy coś daje więcej ciśnienia jeszcze? Ja nie wiem, co daje więcej ciśnienia. To daje dużo tlenu. Tlen pewnie szaleje. Biokopuła 2 to wykasowaliśmy już. To chyba ciśnienie, najwięcej ciśnienia daje 17. Wiertła. Wiertła i ekstraktor. Więc bym mógł go zrobić koło wierteł. Ten jeszcze jeden. Żeby on żeby zahaczył wszystkie te. I niech leci. Dajcie mi znać w komentarzach, czy dobrze robię. Bo może trzeba coś poprawić jednak. Jak wygląda teraz sprawa z... No tlen 1T skoczył, subcio. Czyli 35 ton teraz potrzebnych jest, żeby warzywnik P2 blokować. A jak wygląda sprawa z tą terraformacją? 200, czyli jeszcze sporo. 63, czyli trochę. No, ciśnienie w ogóle nie skoczyło. Ale no, tlen trochę leci. Ciśnienie bardzo słabo. Rozsiewacz kwiatów P2 trzeba zrobić. Aha, nawóz, no faktycznie. Czekamy przecież na jednego bakłażana. Dobra. Ryb... Tu mamy co? Już... Dobra, czyli bakłażan się... Nie, jeszcze trochę. Dobrze. Słuchajcie, ja poczekam sobie na kolejnego bakłażana. O, mam... Mamy tu jedzenie już. Poczekam na kolejnego bakłażana. Kurczę, no z tym... No, tej dyni w ogóle nie potrzeba. Ona do niczego nie jest chyba potrzebna. Zerknijmy jeszcze na przepisy. Czy dynia jest do czegoś potrzebna w ogóle?
do nawozu P2, okej, będzie potrzebna. Będzie potrzebna, więc warto ją na razie zbierać. No dobra, to nawóz i robimy kwiatki. Dajcie mi chwilę, ja poczekam. I widzimy się za moment. Pewnie przeklinacie mnie w komentarzach. I faktycznie, przecież ja mogę rozłożyć ten i mam już nawóz, prawda? Żeby zbudować kolejny rozsiewacz kwiatów. Proszę bardzo. A ja się bawiłem. No to tylko tutaj do tego będę potrzebował kolejny nawóz, chyba że trawę usunę stąd. A jak trawa? To nie jest nawóz, nie, tutaj nawóz jest. Czyli ten nawóz jeden można, bo mógłbym pozyskać właśnie. To jest teraz P. Zaraz, 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 zaraz. Ja ten usunąłem. Słuchajcie, no to zrobimy tak. Ten. Wyciągnę to. Rozłożę. Wyciągnę to. Rozłożę. Włożę. Włożę. I już mamy lepszy. A ten, to tuska nasiono. Wyciągnę z tego. Włożymy 600. No i gra gitara. Teraz sobie zrobimy kolejny rozsiewacz, jak będę miał tylko dwie. Dwa bakłażany. Kolejny nawóz i będziemy mogli. Będziemy produkować lepszą ilość kolejnych rozsiewaczy, lepsze kwiatki, ale zobaczcie, no pięknie. Tutaj mamy świetnie wzrost. Tam rośnie, tu rośnie, ekstra jest. Genialnie, moi drodzy, genialnie. Brawo. Dwa nawozy tylko mi potrzebne. Co oczywiście potrzebne są do nawozów. Bakłażany, czyli trzy bakłażany mi teraz brakują. O, ale i tak jest dobrze, bo mamy już ten rozsiewacz kwiatów zaliczony. No i git. I git. To sobie myślę, że na razie nie będziemy się stresować tym bakłażanem, bo już zrobiłem to, co chciałem tak naprawdę. Możemy poodkładać roślinki. Nonstop. Dobra, wodę. O jena. Pełno tej wody. Możemy odłożyć. Jedną możemy sobie, a właściwie mogę odłożyć za chwilę sobie. Uzupełnię. Magnez. Tylko jeden. A reszta. Siareczka. Dobrze, słuchajcie, no to co? No to nie będziemy już teraz przedłużać, bo nie wiem. Mamy już trochę rzeczy porobionych. Tu mam bioplastik jeden? A po co? Aha, bo czekajcie, czekajcie. Po co mi ten bioplastik? Do czego ja miałem robić bioplastik? Do czego miał być bioplastik? Do tego. Do kolektora wody. A ja miałem jeden schowany, patrzcie. A ja wtedy czekałem na te, na te grzyby. A miałem jeden schowany bioplastik. O, rany, 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 rany. Ale życie. Kora. Kora drzewa. Bierz. I ją możemy od razu tutaj gdzieś umieścić. Dobrze jest. Bo kora jest potrzebna do wyrzucenia w przestrzeń rakiety, prawda? Może byśmy coś sobie strzelili, jakąś rakietkę znowu. Tlenową. Nie tlenową, biomasową. To jest kora drzewa potrzebna, prawda? Tak. I nasiono lirma i nawóz znowu. Moglibyśmy też te wystrzelić. Rakieta wizualizująca drony. No nadstopu, prętu nadstopu nie mamy. Rakieta mapująca. Nie mamy prętu nadstopu. GPS-4 nie mamy prętu nadstopu. Tutaj tak samo. Tą tylko wystrzeliłem na razie. No okej. Okay. Niech jest.
No i git. Brawo. Dobrze. Czekam na te bakłażany. 82. Ale to już dopiero zrobię, to chyba sobie więcej tych... rozsiewaczy kwiatów P2 między odcinkami. Teraz to tylko czekamy na podgrzewacz P4, który, dzięki którym ruszy ciepło. I to dość blisko, już niedługo ten podgrzewacz. Jakbym strzelił tlenową rakietkę, to by było cudo, nie? Rakietka tlenowa daje... To jest chyba kobalt, tak? I silnik. Silnik by trzeba było zrobić. Jezu, ile to... Silnik to pręty, urany, nadstopy. No mógłbym się pokusić o jedną rakietkę. Pręty, urany i nadstopy. Dwa nadstopy. Nie, jeden nadstop tylko. Jeden nadstop. Niski poziom pożywienia. Naprawdę. Już nie. Dobra, woda. Uran. Pręty, uran. A jest pręt jeden. I nadstop. Tak? I to jest... Do silnika potrzebne są dwa urany chyba, tak? Nie jestem pewien. Musiałbym to jeszcze sprawdzić. Tak. Mamy silnik. Weźmiemy sobie... Tam chyba był jeszcze silnik, nadstop. Nie wiem, jeden czy dwa. Kobalty, dwa. To nie tu. Czy trzy kobalty, dwa chyba. To będzie na powietrze, tak? Dobrze mówię. Czy się mylę? Na ciepło to jest. Ciśnienie. My chcieliśmy ciśnienie czy ciepło? Ciepło. A nie, tlen chcieliśmy strzelić do góry. Tlen chcieliśmy wystrzelić do góry. Czyli to byśmy musieli wystrzelić tą. A to ciepło też może lecieć, a ja czemu nie? Korę drzewną. Kora drzewna. Tam był silnik, znowu muszę zrobić. Sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dwa urany. Nadstop. Nasiono Lirma. Tak. Co jeszcze? I ach, nawóz. Jeden nadstop i nawóz. Jeden nadstop jeszcze i nawóz. Na ten nawóz my czekamy cały czas, bo to muszą być bakłażany. Jeden bakłażan mam. 88, 94, 100. Już jest. O. Świetnie. Dobrze, to zróbmy sobie ten nawóz. Siarka i dwa... I trzy glony. Cyk. Mamy nawóz. Brawo. A mieliśmy... O nie, kwiatów już zrobiłem. No to... To teraz rakietkę tylko wystrzelimy. Żeby nam... Szybciej... Tlen... Się pojawił. Teraz powinien wyskoczyć tlenik szybciutko do... O, i już rośnie, i rośnie ładnie. Zobaczcie, jak ładnie. 44. I za chwilę będziemy mieli 63, to będziemy mieli podgrzewacz P4. Oczywiście poczekam sobie. A tutaj to na razie wolno. Ale tlen rośnie. O, spoko. Ładnie zielono się zrobiło. Mamy takie zielone półeczki, widzicie, wszędzie.
Ekstra. Dobrze. To wiecie co, to ja już nie będę tutaj wam... to tylko sobie odłożę, dobra. Nie będę was sobie przynudzał. Widzimy się za momencik, jak będę miał możliwość odblokowania podgrzewacza P3. P3 czy P4? P4. Moi drodzy, jestem sobie w tej jaskini. Zwiedzam sobie tą jaskinię, gdzie kiedyś znalazłem nadstop, a tam dalej później uraninit. I zobaczcie, tutaj wszystko było pokryte lodem. To puściło i tu jest taka brama, pamiętacie? Znaczy nie wiem, czy pamiętacie, tu, to też było przykryte lodem, ale to już jest ten... puścił ten lód, ale patrzę na tą bramę, ona była cała przykryta lodem, nie można było przejść. A teraz można. Można zwiedzać coś, dalszą część jaskini, więc... Może tu jakiś zeolit albo coś, a tu jest wyjście. O, uraninit. Nie uraninit, przepraszam, uran. Dobra, o, ile uranu tu jest. To jest miejsce z uranem. Czy jakbym postawił tutaj... Może uraninit też bym wziął od razu. Czy jakbym postawił tutaj... ten ekstraktor rudy, to by wydobył mi uran? Czy to jest... Może? Niski poziom pożywienia. O, słuchajcie. To jest coś schowanego w lodzie. Ej. Mogę skrzynki otworzyć. I co tu mamy? O, patrzcie, jakie ciekawe rzeczy. Pręty. To wszystko bym chciał. To nie chcę. Już tego na razie nie potrzebuję, ale no bardzo ładna skrzynka. Tu jest jeszcze jedna. O, 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 o. 300. To mogę wziąć, to i to. To mogę na razie zostawić. Ej, no widzicie, jak się opłacało przyjść po jakimś czasie. Jeszcze mam miejsce na 3 uraninity. Ale widzę, że... Albo uraninity czy urany. Uraninity tym razem weźmiemy. Mamy pałeczki, pięknie. Ej, no jestem ciekaw, czy... Tutaj tego na razie nie mogę otworzyć, prawda? Chyba jeszcze nie. Ale dobrze, jest dobrze. Słuchajcie, no to kurka, super. Czyli pamiętacie... tam w tej jaskini... Kolejna pałka. Jest nawóz! Wypij. Zjedz. Odetchnij. Weź nawóz, pałkę. I co? I co chcę jeszcze wziąć? Uraninit? Niech jest. O kurczę, tylko teraz nie wiem, gdzie jest wyjście stąd, z tego. Tutaj. Wow. No to cudownie. Bardzo fajnie, słuchajcie, to my mamy... Pamiętacie, tam było takie jeszcze wielkie jezioro tam dalej. To ja bym może mógł tam. Tam może też coś puściło. Zaraz będziemy tam zwiedzać. Tylko skoczymy do bazy, odłożyć te rzeczy wszystkie. Dobra, te tędy. Już pamiętam drogę doskonale. No jest cudownie, słuchajcie, ale prętów ile wpadło, no pięknie. Bardzo fajnie. Wow, i mogę sobie... Ach, no zobaczcie. Pręcik. No cuda, cuda, cuda. Dobrze, to teraz sobie te pręciki powkładamy tu. No i uranu mnóstwo. To jest potęga. Nawóz. Nawóz to potęga. Brawo. Boksyt później. Czy są jakieś kory już? Jedna jeszcze. Tak co jakiś czas zaglądam tutaj. Kładę te kory tu. Dobrze. Uraninit. Lecimy do łamacza rudy. Wrzucamy wszystko. Niech się robi. O rany, syf tutaj straszny. Weź go. Jak wygląda sprawa? 50.
Czyli jeszcze do podgrzewacza P4 jeszcze trochę. Myślałem, że pójdzie szybciej, jednak to trochę wolno leci. Ale dobrze, jest dobrze. Jest dobrze. 61, 58. No i git. I git. Muszę teraz to wszystko poukładać do skrzynek. Słuchajcie, jestem przy tym wielkim zamarzniętym jeziorze. Chcę zobaczyć, czy któreś właśnie, któreś lody puściły. Może coś nowego się gdzieś kryje. Czy ja tu byłem? Byłem. Takie cuda? Ale to później. Chcę zobaczyć, czy może jakieś lody puściły i coś ciekawego gdzieś się jeszcze znajduje. Może coś ciekawego jeszcze możemy znaleźć. Jakieś przejścia do innych jaskiń. Tutaj widzę, że jakieś przejście, ale ja tutaj chyba byłem. Tak, bo to jest wyjście do rakiety, tak. Dobra. To pamiętam. Idźmy dalej. Czy coś będzie gdzieś tutaj? Tutaj są jakieś... Dobra, lody. Ten lód tutaj nie puścił. Jest jakieś przejście? Nie. Ten lód... Mogę iść na górę? Chyba mogę iść. Okej. Okay. Pytanie, co jest tam u góry? Dobra, tutaj byliśmy. Tu widzę, że wszystko jest tak, jak było. Tutaj też nic nie puściło. Tutaj też nie ma przejścia. Tutaj byliśmy, bo byliśmy na dole. Dekonstrukcja. Pamiętamy, że trzeba tutaj później przejść, żeby dekonstrukcję. Jak będziemy mieli możliwość tego tych naboi metanowych wytwarzać, to będziemy mogli tutaj przejść i dekonstruować. Mnie tam interesowało. Tam gdzieś jakieś wyjście widziałem u góry. To chyba jest tam gdzieś. Tam jest jakieś wyjście. Czy ja tam się mogę jakoś dostać? Tędy. Bo tędy nie przejdę, ale jak tam się dostać? Czy ja mógł się dostać po tej skale jakoś? Ale najpierw powietrze, najpierw powietrze. Bo zabraknie go za chwilę. Dobra. I teraz chciałem się tam dostać. Którędy najlepiej? Po tej skale i tędy próbować przejść? Czy może po tej skale mi się uda? Jeżeli w ogóle się uda mi po skałach przejść. Wzlecieć. Bo nie, jakoś nie sądzę, że... A może? O! A dalej nie da rady. A może? Jest wyjście. Dokąd to przejście będzie? Do tego dużego wraku. Aha. To jest tu. Przy dużym wraku. Okej. Dobrze wiedzieć, że mogę tędy na skróty przyjść. Cały czas czekam. Ja mam... Nie wiem... No jest, mam naprawdę ogromne wrażenie, że ten kryształ, który był, to będzie to. Tylko dlaczego to jest skamieniałe? Jak ja mam się tego pozbyć? Zobaczmy, czy coś jeszcze tutaj ciekawego znajdziemy. Jakąś zieloną skrzynkę albo coś. O! Tutaj mamy, widzę... Wiadomość i chip. Nieaktywny. O, tu byłem. Byłem. O! No proszę. No proszę bardzo. Tu byłem i nie dostałem się do tego wyjścia. No co za człowiek. Dobra, czyli tutaj już nic nie będzie. Tam też byłem chyba, nie? Chyba tak. Tak mi się wydaje, że tam byłem. Czy damy radę po tym do góry? Czy tu byłem? Tu byłem, bo tutaj były... Tu było pełno uranienitu. Pamiętam. Dobra, słuchajcie, moi kochani. Nic, wracam do domu i tyle.
wracam do domu. Słuchajcie, nie wiem ile jeszcze dostało mi do tego podgrzewacza P4. Jeżeli zostało mi dużo czasu, to zrobię to pomiędzy odcinkami po prostu. Teraz idę tylko pod trochę tlenu. Nawodnić się. I wracam do domu. Moi drodzy, zobaczcie. Teraz skoczy mi podgrzewacz P4. Tak jest. I słuchajcie, jako że już naprawdę to jest bardzo długi odcinek, bo ja to nagrywam właściwie 2 dni, więc słuchajcie, ja pomiędzy odcinkami usunę podgrzewacze, które są w tym pomieszczeniu, w tych pomieszczeniach, i zastąpię je tym nowszym podgrzewaczem P4, a następnie, bo wtedy, jeżeli zrobię podgrzewacz, to urośnie mi ciepło, tak? Chodźmy do ekranu. Słuchajcie, urośnie mi ciepło, więc jak zacznie ciepło rosnąć, to to wiertło się odblokuje szybciej, a jak się wiertło odblokuje, to zacznie, i postawię tych wiertła, to ciśnienie zacznie się odblokowywać, więc ciśnienie urośnie do 100 i będziemy mieli ekstraktor gazów. A jak będziemy mieli ekstraktor gazów, to będziemy mieli ten... jak to on się nazywał? Nabój metanowy, i dzięki czemu odkryjemy mikrochip dekonstrukcja P2 i będziemy mogli w podziemiach odblokować tamte przejście, które blokują jakieś takie dziwne jakieś szafki. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie do tego zachęcam. Ale długi odcinek. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.